Dzień doberek, dzień doberek. Dzisiaj, kochani, przychodzę do Was z tutorialem, którego już dawno nie było. I na początku filmu będzie tutorial, jak uszyć gumkę crunchies. Taką gumeczkę ozdobną na włosy. I ja Wam pokażę, jak uszyć taką gumkę właśnie z tą ozdobną tutaj jakby kokardką, ale na bazie tego jakby wzoru można sobie uszyć mniejsze gumeczki, można uszyć większe gumeczki, mogą być tutaj szersze, wtedy to będzie szersze, wtedy będą takie obszerniejsze. Mogą też być bez tych ogonków. Mogą być z ogonkami dłuższymi, to wtedy już od Was zależy. Gumeczki też mogą być ozdabiane koralikami, co ja zamierzam zrobić. I nie wiem, czy zdążę to dzisiaj zrobić, ale właśnie chciałabym sobie takie gumeczki poozdabiać też koralikami. I tak, i to będzie na początku filmu, a wiem, że niektórzy chcą obejrzeć sobie film tylko ze względu na tutorial, który jest tematem filmu, a tych, którzy oglądają mnie jako, nie wiem, vlogi, to zapraszam na dalszą część filmu, w której opowiem, co się aktualnie dzieje w mojej pracowni i jak się czują moje kotki. Bo wiele osób się właśnie pytało. Ja w ostatnim odcinku nie opowiadałam o kotkach, ale to Wam powiem dlaczego. Dobrze, to w tej chwili ja tutaj szykuję inny kadr i pokażę Wam, co będziemy potrzebowali do uszycia takiej gumeczki. Do uszycia tej gumeczki potrzebujemy jakiś materiał. Ja mam tutaj akurat taki, ja nawet nie wiem, jak się nazywa ten materiał, ale on jest taki dość mięciutki, ale mięsisty. Nie jest to welur, ale coś takiego sztywniejszego troszeczkę, a jednocześnie miękkiego i nie gniotącego. Ale Wam wytłumaczyłam teraz. No, u nas to jest sprzedawane jako materiał zasłonowy. I będziemy potrzebować tak, taki materiał, nożyczki, gumkę. Ja tutaj mam akurat taką gumkę, ale jaką sobie tam użyjecie, to większego znaczenia nie ma. Jak zobaczcie, moja jest nawet czarna, ale ona jest w środku i nie będzie nam to przeszkadzało. Potrzebujemy miarę krawiecką, coś do oznaczenia na tkaninie wzoru, szpilki, agrafkę, wzór taki na tą kokardkę. Ja sobie tutaj to wycięłam najpierw, żeby to ułatwić. Najpierw połówkę sobie wyrysowałam na kartce papieru, a potem ją identycznie odwzorowałam na dwóch stronach, że to jest równe, symetryczne. Wyciąłam sobie ją z kartonu, żeby już mieć ją na później, więc coś takiego. No i oczywiście maszynę do szycia. Naszą pracę rozpoczynamy od wykrojenia sobie 50-centymetrowego paska szerokości 10 cm. Ja sobie tutaj zakupiłam w sklepie materiał dokładnie 10 cm bieżących, więc już mam tutaj te 10 cm. A tutaj sobie tylko odmierzę, odetnę tylko ten brzeg fabryczny. Zmierzę sobie 50 cm. Mniej więcej w tym miejscu.
razie sobie to odkładam. Teraz materiał składam w pół, ale prawym do prawego, podwójnie, na szerokość tej naszego mustra na kokardę. Przesuwam sobie to jeszcze, żeby jak najmniej materiału zużyć. O, w ten sposób. I teraz muszę sobie tutaj obrysować to. Mam obrysowane i teraz spinam sobie to po prostu szpileczkami tutaj od wewnętrznej strony. Odcinam sobie to. Teraz, kochani, muszę zszyć tą kokardę, omijając tutaj gdzieś ze 2 cm w tym miejscu na wywinięcie. Muszę ją po prostu zszyć tutaj dookoła, dokładnie po tej wyrysowanej linii. Zamocowujemy sobie na początku i na końcu. Zdejmujemy szpileczki. I teraz, kochani, musimy tutaj gdzieś z pół centymetra od linii szycia obciąć. Jeżeli ktoś ma zwykłe nożyczki, może zrobić to odrobinę bliżej, jeżeli macie nożyczki w ząbki. Beza znowu ze mną szyje. Beza, musisz zejść z wizji. Słuchajcie, Beza uwielbia robótki ręczne razem ze mną robić. Jak dojedziecie do miejsca, gdzie nie jest ten kawałek zaszyty, zostawcie sobie troszeczkę szerszy margines, żeby można było łatwiej schować potem ten nadmiar materiału do środka i zszyć. Czyli tu w tym miejscu leciutko omijamy szerszym łukiem. I tutaj znowu bliżej szwów można ciąć. Jeśli ktoś nie ma takich nożyczek, to potem musi szczególnie na tych łukach ponacinać co jakiś czas ten materiał, uważając, żeby nie przeciąć szwu, żeby po przewróceniu na prawą stronę łatwo się układał, ładnie się układał.
tutaj oczywiście też ścinam czubki blisko szwu. I teraz muszę to wywrócić na prawą stronę. Czyli powypychać tutaj szczególnie ten brzeg. Tutaj te brzegi. Z drugiej strony to samo. Moment odkładamy to i musimy ten nasz kawałek 50-centymetrowy złożyć prawym do prawego i przeszyć tutaj na maszynie gdzieś jakiś centymetr od brzegu, zrobić szew. O. I teraz musimy sobie rozprasować żelazkiem na gorąco ten szewek, jak również musimy sobie elegancko rozprasować tą kokardę. Popatrzcie, mamy już zaprasowaną kokardę i jak ona się zupełnie inaczej układa. Potem będziemy jeszcze tutaj zeszywać i można to zszyć ręcznie, można na maszynie. I mamy zszyty ten kawałek i tu rozprasowany ten szew. I teraz zobaczcie, ja sobie tak, ten szew tutaj, gdzie jest ten szew, robię go tak z boku i przewracam sobie na drugą stronę i teraz tą stronę tutaj składam sobie tak o na dwa i jeszcze raz na dwa i nawet jeszcze bardziej, żeby tu mi się zrobił taki rulonik. I teraz popatrzcie, składam ten materiał w ten sposób, żeby ten rulonik w żaden sposób nie dostał się między te dwa szwy tutaj. Widzicie? I spinam sobie to szpileczkami na taką odległość, jaką będę mogła. Pospinam sobie szpileczkami tutaj. Musimy uważać, żeby tu w tym tunelu nie przeszyć tego, co jest pozwijane. O. I teraz popatrzcie, tutaj mamy to szycie, więc przy tym szyciu zostawiamy sobie gdzieś centymetr od szwa, półtora i tu zaczniemy w tej chwili szyć. I popatrzcie. Tutaj mam pospinane, tak? Wkładam to pod maszynę. 1,5 centymetra od tamtego szwu. Muszę sobie też zabezpieczyć to, i przeszywam tutaj wzdłuż.
tak daleko jak mogę. I teraz popatrzcie, tu mi się teraz skończyło, więc robię w ten sposób, że tu muszę trzymać sobie palcami tu, tylko za wierzchnią warstwę, tu, o, tylko za po... i tutaj wyciągam, o, w ten sposób, a z drugiej strony mi się chowa. Nie wiem, czy dobrze widać, tu będę wyciągała ten materiał, a z tej z tyłu on będzie mi się chował do tego szytego ruloniku. Czasem tu trzeba trochę pomóc. I znowu tutaj sobie układam brzeg do brzegu i szyję dalej. I popatrzcie, dojeżdżamy w pewnym momencie z powrotem do tego szwu i tutaj znowu 1,5 cm przed szwem zakotwiczamy sobie tu, żeby tu nam został miejsce, żeby nam zostało na wywrócenie gumki na prawą stronę. Następnym krokiem będzie wywrócenie całej tej gumki na prawą stronę. Nie należy to do najłatwiejszych rzeczy, ale musimy sobie jakoś powoli, powoli poradzić. Mamy rulonik. Rulonik z dziurką. Teraz musimy tutaj wciągnąć gumkę. I moi kochani, od tego, ile wciągniemy tej gumki, będzie zależało, czy będziemy tą frotkę, tą gumkę zakładać, zaplatać na dwa, czy tylko na raz. Ja tą gumkę miałam o długości 24 tom. Miałam o długości 24 cm tą gumkę, którą tu wciągałam do środka i ona jest na dwa. Do tej drugiej postaram się wciągnąć mniejszą gumkę, żeby była tylko na raz. I teraz sprawdźcie sobie po prostu, jak ciasną chcecie mieć tą gumkę. Ja sobie, tak jak mówię, chcę zrobić teraz ciaśniejszą od tej. Chcę sobie zrobić ciaśniejszą od tej, więc na pewno tej gumy w środku będzie mniej. O. Zrobię ją taką. Mam gumeczkę, ona jest teraz mniejsza i zobaczcie, średnica tej gumki ozdobnej nam się też zmniejszyła. I teraz mamy tutaj ten
brzeżek niezaszyty i możemy go ładnie zaszyć niteczką. I ja tak zrobię, bo na maszynie mam założone nici, które pasowały mi do tego, a do tego różu już nie miałam takich odpowiednich nici, więc to, co w środku, to nie widać, a to, co będzie widać, to już zszyję ręcznie, żeby było estetycznie. Teraz możemy sobie tak przekręcić tą frotkę, żeby to szycie było po wewnętrznej stronie gumki. Zaszywam też kokardę tutaj, w tym miejscu, ale to sobie już zaszyję maszyną, bo to będzie pod węzłem, więc nie będzie tego widać. Mamy tu zaszytą kokardę, mamy już gotową gumkę i teraz w miejscu tutaj tego szwu zawiązujemy sobie węzeł. Możemy sobie jakoś ułożyć tutaj tą kokardę, ładnie uformować, docisnąć i słuchajcie, mamy to. I tak jak mówię, materiały mogą być różne, dowolne, jakie tam macie, z których tam Wam pasuje, możecie sobie poszyć. I teraz można też taką gumkę udekorować. Można tutaj ponaszywać na przykład koraliki tylko na tym, albo tu w koło. Mi już chyba dzisiaj czasu zabraknie, ale jeżeli uda mi się zorganizować, że mój sklepik zostanie w końcu otwarty, to na pewno będą takie gumki i one będą też bez zdobień i ze zdobieniami. Czyli tu mamy taką większą, tu jest mniejsza i mimo, że na to poszło tyle samo materiału, to ta gumka w środku spowodowała, że to wystarczy już tylko nałożyć na kitę. Nie trzeba koniecznie podwójnie przewijać. I jak Wam się spodobał tutorial? Ja myślę, że myślę, kochani, że był w miarę czytelny, bo powiem Wam szczerze, że przygotowując się do tego filmu, obejrzałam kilka tutoriali i nie wszędzie rozumiałam, jak to uszyć, żeby potem to wywrócić na prawą stronę. Były takie, które no, też sama nie ogarniałam, jak to zrobić, aż w końcu trafiłam na taki, który rozjaśnił mi sprawę i mam nadzieję, że tym samym sposobem ja też Wam rozjaśniłam, jak to uszyć. Tak jak mówiłam, można to sobie uszyć w dowolnej ilości kolorów, z dowolnego materiału. Możemy mieć prezent dla wnuczki, dla córki, dla synowej, dla siebie, czemu nie? Można to nosić sobie na ręce, można sobie to wpiąć w koczka, czy spiąć włosy. Fajna sprawa i tak jak mówię, jeżeli uda mi się dopiąć temat własnego sklepiku, to w tym sklepiku na pewno będą w dużej gamie kolorystycznej i różnie ozdobione albo nie. Więc mam nadzieję, że takie gumeczki będziecie mogli sobie u mnie nabyć.
I teraz ci, którzy oglądali już tylko mnie ze względu na tutorial, mogą przestać oglądać, ale jeżeli macie ochotę, to zostańcie ze mną jeszcze, bo dużo z Was pytało się o kociaki. Jak wiecie, moje kotki mają koci katar, jest to Polo i nasz najmłodszy kotek Jacuś. To są kotki, które widocznie, no Jacuś jest u nas od niedawna, był bardzo zaniedbany, wychudzony i on na pewno odporność miał bardzo niską. Dlaczego zachorował Polo? Nie mam pojęcia. Musiał mieć jakąś niską odporność już genetycznie, bo je wszystko, co pozostałe nasze kotki, jest tak samo zaopiekowane jak cała reszta, a mam ich tutaj trochę. No ale niestety zachorowały. Kotki chorują już trzeci tydzień i pozostałe kotki, chociaż nie są izolowane, nie zaraziły się. Ja myślę, że się już nie zarażą, jak do tej pory się nie zaraziły. Ale tak, długo szukaliśmy i może nawet cały czas jeszcze szukamy leków, które im pomogą. Więc Polo dostaje już w tej chwili czwarty rodzaj leku i wydaje mi się, że jest jakaś nadzieja, że zaczął ten lek działać, bo Polo zaczął jeść. A był moment, że on nie jadł kilka dni, żył tylko na kroplówce i, no i po prostu tak miał obolały pyszczek i tutaj wszystkie śluzówki w koło, gardziełko, że nie mógł jeść. W tej chwili Polo zaczął jeść. Za to Jacuś z własnej woli po prostu nie je. Jacuś też ma aplikowaną kroplówkę, ma aplikowany też zastrzyk z antybiotykiem. Obydwa koty dostają na odporność tabletki, syropek oczywiście trochę przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. No i od dzisiaj zaczęłam Jacusiowi też kupiłam saszetkę taką dla juniora. Przetarłam ją przez sitko, dolałam trochę ciepłej wody, zrobiłam taką papkę i po prostu naciągam szczykaweczką i po troszeczku mu do pyszczka tego jedzonka daję, bo chociaż tyle mam pewności, że jak dostaję tą kroplówkę, to jest nawodniony odpowiednio i on tam też, lekarz do tej kroplówki dodaje jakieś tam rzeczy wzmacniające i odbudowujące krew, ale mimo wszystko no, żołądek nie pracuje, a on do żołądka dostaje inne leki, więc nie chciałam, żeby taki był zupełnie z pustym żołądeczkiem, więc dokarmiam go tą szczykaweczką, mam nadzieję, że, bo na razie po Jacku nie widać poprawy i to mnie martwi, bardzo mnie to martwi. No ale mam nadzieję, że wychorują się. Z Waszych komentarzy wiem, że Wasze kotki też chorowały i to trwało, że ten koci katar nie jest łatwy do wyleczenia. Więc ja mam nadzieję, że moja cierpliwość i opieka spowoduje, że kotki wyzdrowieją, bo no nie mogę patrzeć na te maludy takie biedne i cierpiące. Teraz, kochani, pokażę wam moją następną broszkę, którą uszyłam. I to jest, kochani, broszka uszyta na zamówienie. I to jest taki turkusowy motyl, ważka, jak zwał, tak zwał. Ale to miało być właśnie w kolorach turkusowych. Pokażę Wam też w opakowaniu tego motylka. Muszę tutaj pudełeczko jedno zabrać. Przypominam, pudełeczka do moich broszek. To
oświetlenie jest takie dziwne, jakieś wyglądają tak. Tu mają kokardkę. W środku mają czarną gąbkę. A motylek, ważka właściwie, wygląda tak w tym pudełku. No nieskromnie powiem, że podoba mi się. Mamunia stwierdziła, że jeden z ładniejszych, które uszyłam. Ale to wszystko zależy od tego, jakie kto ma preferencje kolorystyczne. Także tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że przyda się Wam tutorial na taką, kręcić taką gumeczkę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa! Don't leave me high and dry. Oh.